Dzień dobry. Dziękuję, pastorze Gary, że zgodziłeś się poświęcić mi trochę czasu. Thank you, Pastor Gary, for having some of your time for me. Dzień dobry. Dziękuję. Jak czujesz się w Polsce? Podoba ci się nasz kraj? How do you feel in Poland? Do you like your country? I do. This is probably my fifth or sixth time here. Zdecydowanie. To jest chyba mój piąty albo szósty raz już w Polsce. And every time I see God having touched more and more people and making a deeper impact. Za każdym razem widzę, jak Bóg dotyka większą grupę ludzi i widzę ogromny wpływ duchowy na Polskę. Jesteś synem jednego z największych ewangelistów, misjonarzy naszych czasów. Czy od zawsze wiedziałeś, że przejmiesz służbę po ojcu i będziesz ewangelizatorem? Ewangelistą, przepraszam. You are the son of one of the greatest evangelists of our times. So, David Wilkerson, so did you always knew that you are going to follow suit the pathway of your father becoming an evangelist? Thank you for asking. Yes, I did. Tak, dziękuję, że pytasz. Tak, dokładnie tak było. When I was about 6 or 7 years old, I heard my father speaking. Chyba jak miałem 6 lub 7 lat, pamiętam, jak oglądałem mojego ojca, który usługiwał gdzieś. And hundreds and hundreds of young people came to the front to receive Jesus into their heart. I on przemawiał i setki młodych ludzi wtedy przyjmowało Jezusa do swojego serca. And they were throwing up on the stage when they wanted to give up their old life, they were throwing like drugs and cigarettes and. I kiedy oni nawracali się, oni rzucali na scenę wszystkie te artefakty starego życia, papierosy, igły od narkotyków, różne tego typu rzeczy. And I just saw that of such great value that I knew that I would love to. I didn't fully understand it, but I wanted to give myself to something like that. I widziałem w tym ogromną wartość, nie do końca wszystko rozumiałem, ale wiedziałem, że ja również chcę poświęcić swoje życie takiej wielkiej sprawie jak ta. Mm-hmm. Wkroczyłeś w służbę mając 19 lat, jeśli dobrze pamiętam. Co wtedy było dla ciebie największym wyzwaniem, a co jest obecnie? So you enter into the full-time ministry, if I remember, if when you were 19. Mm-hmm. So what was the greatest challenge back then and also what is right now? I got married to my wife when we were 19. Poślubiłem moją żonę, kiedy miałem 19 lat. And we started working with young people. I zaczęliśmy pracę z młodymi ludźmi. But not too many challenges early on. It was pretty easy. No i za tych młodych lat nie do końca wiele było jakichś wielkich wyzwań. Szczerze mówiąc, było dosyć fajnie, łatwo. We were happily married on our honeymoon. Byliśmy szczęśliwie zakochani, poślubieni sobie podczas podróży poślubnej. And just loved working with the teenagers. Kochaliśmy naszą pracę z młodymi ludźmi, z nastolatkami. Seeing many that didn't know Jesus come to know him. I widzieliśmy, jak naprawdę wiele osób przychodzi, których nie znali Jezusa, przychodzi do poznania Pana Jezusa. Yeah, so that's been a long time ago. I'm 65 now. I to było dawno temu. Ja dzisiaj mam 65 lat. Old enough to be your grandfather. Jestem wystarczająco stary, żeby być twoim dziadkiem. But I still feel young at heart. Ale mimo to w sercu czuję, że jestem młody. Yeah, but I'm happy to be serving the Lord all this time and haven't left the ministry at all. Just been staying with it. I jestem bardzo Bogu wdzięczny, że mogę dalej to robić i chcę to robić do końca moich dni, to co robię. A czy wtedy młodzi ludzie łatwiej, chętniej słuchali Ewangelii? Czy dzisiaj mają większe zainteresowanie? Czy wtedy jak to wygląda? How would you assess, did people back then, young people, were more open, more prone for the gospel? Or perhaps right now you see more hunger among the young people hearing and receiving the gospel? That's a good question. Thank you for asking. To jest świetne pytanie. Bardzo dziękuję ci, że je zadajesz. Back then, when I first started ministry, there was a religious adherence. People, young people, grew up in homes where they went to church. I w tamtych latach oczywiście była zupełnie inna sytuacja, dlatego że jakby na nasycenie takim religijnością było większe. Ludzie dorastali w domach, w których chodzono do kościoła, czytano Biblię. They knew the Bible, they knew scripture verses. Oni znali wersety biblijne, byli jakby zaznajomieni z tą kulturą. And, but now in America, like Poland, they've pretty much left the church. Ale teraz w Ameryce, zresztą podobnie chyba w Polsce, wielu z tych ludzi w ogóle totalnie odeszło od kościoła. Tired of religion. Oni są totalnie zmęczeni religią. But there's also now, there's more of a fresh
hunger for God. I zauważam, że teraz jest taki świeży głód Boga. Yeah, we live in a very important time right now. Your generation, right in the middle of an opportunity, as people are leaving dead religion to come to find true life in Jesus. And yeah, we're seeing revival and spiritual awakening all over the world. Widzimy naprawdę teraz poruszenie, szczególnie wśród osób, reprezentantów twojego pokolenia, dużo większe zainteresowanie, ludzie szukają, są głodni Boga. Widzimy, i to zdecydowanie można powiedzieć, że jesteśmy w pośrodku jakiegoś duchowego poruszenia, przebudzenia, i to dzieje się nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie. But I think this generation wants something different. Ale wydaje mi się, że to pokolenie chce zdecydowanie czegoś innego. Not the superstar on the platform, the priest, the pastor who's above everybody. Już niekoniecznie chcą jakiegoś celebryty, supergwiazdy na scenie, jakiegoś znanego pastora czy księdza, kogoś, kto będzie jakby górował nad nimi. But more community. Ale bardziej szukają wspólnoty. Like what the Bible offers to us, what Jesus offers, authentic biblical love. Tego, co Biblia nas naucza, czyli autentycznej, takiej chrześcijańskiej, braterskiej miłości. Yeah, and in America, many of the churches have become like a, you know, a big stage and all the guitars and lights and like a rock concert. Yeah. I w Ameryce szczególnie to widzimy, że te kościoły duże stają się takimi bardziej widowiskami, duża scena, świetny profesjonalny zespół z oświetleniem, z nagłośnieniem. But the change now in this generation is more a hunger for authenticity, relationship, truth that is real to their life, not just some religious jargon. Yeah, czyli ci młodzi ludzie są zdecydowanie głodni autentycznej relacji, wspólnoty, takiej prawdy wynikającej z takiego codziennego życia z Bogiem, a nie jakichś religijnych frazesów, żargonu, slangu i czegoś, co jest tylko jakimś przedstawieniem. Mm-hmm. A czy miałbyś jakieś przesłanie, coś, co każdy człowiek powinien choć raz w życiu usłyszeć? And would you have a message for us, something that every human being should hear at least for once? Everyone hurts. Każdy cierpi. We all are facing some form of pain. Wszyscy doświadczamy jakiejś formy bólu. And Jesus, his very first sermon. I to główne i pierwsze kazanie, przesłanie Jezusa. Pan mówi tam, Bóg, Duch Święty, Duch Boga namaścił mnie, dał mi moc, dał mi namaszczenie. What was that power? Ale do czego była ta moc? What was that anointing? Do czego służyło to namaszczenie? It wasn't to become famous. Ono nie służyło temu, aby stać się sławnym, or powerful, ani potężnym, or draw masses to himself. Ani również, aby pociągać tłumy do siebie. He said, I'm gifted. Ale on powiedział, jestem obdarowany, to heal the brokenhearted, aby leczyć tych, których serca są złamane. To set people free, aby uwalniać jeńców from addictions, od zniewoleń, from pain in the heart, od bólu w sercu, from depression, od depresji, from fear, od strachu. We live in a very anxious world. Żyjemy w takim bardzo zatroskanym, zmartwionym świecie. Russia and Ukraine. Teraz widzimy, co się dzieje między Rosją a Ukrainą. Israel and Gaza. Izrael i Strefa Gazy. Students in the universities showing anti-Semitism. A na uczelniach bardzo wielu studentów okazujących, przedstawiających postawy antysemityzmu. What's going to happen in with China and Taiwan? Nie wiemy, co się stanie w Azji, czyli pomiędzy Chinami a Tajwanem. So a lot of anxiety. A więc bardzo dużo stresu i niepokoju. On a global scale. Na takiej globalnej skali. But on a personal scale. Ale również na naszej osobistej poziomie. People like you. Ludzie tacy jak ty. Like you. Tak jak ty, jak ja. Your age, my age. Ludzie w twoim, w moim wieku. We have personal things. My mamy swoje osobiste problemy. I'm not enough. Jestem niewystarczający. No one cares. Nikt się o mnie nie troszczy. Who loves me? Kto mnie kocha w ogóle? Will I have a purpose in my life? Czy będę miał jakiś cel w moim życiu? Is there meaning to this world? Czy jest jakieś znaczenie i głębszy sens w tym całym świecie? Why have my friends rejected me? Dlaczego moi przyjaciele mnie odrzucili? Why do I feel alone? Dlaczego czuję się samotny? So we have a global scale. Zatem mamy tę globalną skalę, ale również mamy ten osobisty poziom. And then all that, the spiritual hunger. I w tym wszystkim mamy do czynienia z tym duchowym głodem. And so Jesus said, I'll set you free from all those fears. Dlatego Jezus mówi, ja chcę uwolnić ciebie od wszystkich tych twoich obaw.
all those chains. Wszystkie te łańcuchy chce pozrywać. And give you freedom. I dać ci wolność. But I believe this generation, the church is going to have to change. Ale myślę, że w stosunku do tego pokolenia my jako kościół musimy się zmienić. Somebody said to me one time, the church is answering questions no one is asking. Ktoś kiedyś mi powiedział ciekawe zdanie. Kościół próbuje odpowiadać na pytania, których nikt nie zadaje. My grandson, he's 14. Mój wnuk ma teraz 14 lat. He just went to a Christian camp. Był na obozie chrześcijańskim. And or the classes he was taking. Tam były zajęcia różne. And I said, what are they teaching you? Ja mówię, co oni się tam uczą? They said, we're studying the map of the journeys of Paul. My studiujemy mapę podróży misyjnych apostoła Pawła. And they're memorizing. He went to Corinth. I zapamiętują. O, pojechał z Koryntu do Efezu. He's 14 years old. Ja sobie myślałem, Boże, on ma 14 lat. He doesn't care where Paul went. On nie dba o to, gdzie Paweł jeździł. He's thinking about, why do I start liking girls now? On myśli raczej o takich rzeczach. Dlaczego zaczynają podobać mi się dziewczęta? Why does my mom yell at me? Dlaczego moja mama ostatnio na mnie nawrzeszczała? Why is my father gone so much? A dlaczego mój ojciec tak często go nie ma w domu? Why do I sometimes feel alone? Dlaczego czuję czasami się samotny? Yeah, and so the church has to, I believe, number one, just really learn how to love one another. I kościół, ja myślę, że musi nauczyć się tego, jak kochać ludzi, kochać siebie nawzajem. To live like Jesus in this generation. Żyć jak Jezus w tym pokoleniu. Jesus is very different than the churches today. Bo widzisz, Jezus był zupełnie inny niż współczesny nam kościół. Church today is all a lot about meetings. We're going to come to a meeting. Kościół dzisiaj bardziej koncentruje się na spotkaniach. Przyjdź na nabożeństwo, przyjdź na spotkanie. And Jesus was like this table. A Jezus bardziej był jak ten stół. You had a meal, I had a meal. Ty masz posiłek, ja mam posiłek. Jedlibyśmy razem. Tell me your heart, tell me your life. Powiedz mi o twoim sercu, o twoim życiu. It's very personal, relational. To było bardzo takie osobiste. Yeah. So that's my heart. I w tym miejscu jest moje serce. To speak to this generation. Aby mówić do tego pokolenia. About learning the practices of Jesus. Aby uczyć się różnych rzeczy, które robił Jezus. So that you could live like Jesus. Abyś mógł żyć tak jak you Jezus. Can't live like Jesus. My nie możemy żyć jak Jezus. Without learning the things that Jesus did. Bez to be Jesus. Uczenia się tego, co robił Jezus, co sprawiało, że był Jezusem. And what I mean by that is, i co przez to rozumiem? Jesus practiced solitude. Jezus praktykował często odosobnienie. Getting quiet. Był w cichych miejscach. When the masses came around him. Kiedy tłumy napierały na niego, był busy. He would leave and go to pray. On oddalał się na miejsce osamotnienia, aby się modlić. So the spiritual disciplines. Zatem te duchowe cechy i jego dyscyplina duchowa. Turning your phone off. Wyłączyć telefon. Maybe one day a week. Może na przykład jeden dzień w tygodniu. And just not always. Nie być cały czas w zasięgu. Maybe Poland same people. Yeah, totally. Sleeping. Ludzie śpią. Alarm clock goes off in the morning. Rano dzwoni budzik w telefonie. Pick up your phone. I ty już podnosisz telefon. Text, email, zaczynasz odpowiadać Instagram, na wiadomość, SMS, e-maile, TikToki, Instagramy. And it changes your brain, it changes your mind. I to zmienia twój umysł całkowicie. It creates anxiety. To tworzy stres, to tworzy niepokój. Yeah, and so Jesus has a different way of living. A Jezus prezentuje całkowicie inny sposób życia. Yeah, there's this rest. Jest ten pokój. Odpocznienie. And that allows room for love. I to wtedy dostarcza nam miejsce na to, żeby kochać. Room for God to speak to us. Miejsce na to, aby słuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. So these are what called the disciplines. I to są te właśnie dyscypliny. Prayer. To jest te dyscyplina solitude, życia, modlitwy, oddzielenia, worship, odosobnienia, uwielbienia, społeczności, sharing meals together, dzielenia się przy posiłku. And then opposite fasting. I w przeciwieństwie też postu. Yeah, so those are not, those don't give you spirituality. I te rzeczy oczywiście nie dają ci duchowości. It would be like with my wife. To bo to jest tak jakby w relacji z moją żoną. We have what we call a date night. Mamy randkę od czasu do czasu.
wieczorną. But if I told my wife, ale jeśli bym powiedział żonie, I'm obligated to go on date night. O, kochanie, jestem dzisiaj w obowiązku pójść z tobą na randkę. We're gonna do our duty to... Musimy zrobić te wszystkie nasze obowiązki teraz. No, the date night has a bigger purpose. Nie, jakby celem tej randki, tego wyjścia na randkę jest większy ten cel. To cultivate our relationship. Aby kultywować naszą relację. An opportunity for intimacy and growth. To jest sposobność do tego, abyśmy budowali naszą więź intymną i wzrastali w naszej relacji. To speak and to listen. Aby mówić do siebie i słuchać and się właśnie. So that's what these spiritual disciplines are for. A więc tego dotyczą i po to są te duchowe elementy dyscypliny. To give us an opportunity to relate to God. Dać nam sposobność odnoszenia się do Boga. And then we can grow. A wtedy będziemy mogli wzrastać. And then we can have his spirit and his spirit comes into us. I wtedy będziemy mieli jego ducha, który będzie mieszkał w nas i my będziemy uzdolnieni do robienia tych wszystkich rzeczy, które on robi. We love really well. Będziemy naprawdę dobrze kochać. And that's what the world's most hungry for. I tego pragnie i potrzebuje dzisiaj świat. Does anybody love me? Odpowiedź na pytanie, czy ktoś mnie w ogóle kocha? Dziękuję ci bardzo za twój czas. Thank you so much for your time. Thank you. Appreciate it.